Dzień dobry Państwu. Trzeba mieć ogromne serce, dobre serce, żeby zajmować się wychowaniem cudzych dzieci i to jeszcze często poszkodowanych przez los. Takie ogromne serce mają nasi dzisiejsi goście, pani Beata i Tomasz Rega. Witam serdecznie. Dzień dobry. Państwo pełnili funkcję rodziny zastępczej, zawodowej w charakterze pogotowia rodzinnego od 2010 roku. W tym czasie sprawowaliście Państwo opiekę nad 24 dziećmi, z których 16 zostało przysposobionych, 5 dzieci powróciło do rodziców biologicznych, a 3 zostało umieszczonych w innych rodzinach zastępczych. Co sprawiło, że podjęliście się Państwo naprawdę dużego wyzwania, bo wiadomo, że takie dzieci wymagają nie tylko opieki, ale i dużo czułości i atencji. Tak, to prawda. Bardzo ciężko jest odpowiedzieć krótko jednym zdaniem, ponieważ był to cały proces. Dochodziliśmy do tej decyzji, aby rozpocząć przygodę z rodzicielstwem zastępczym przez kilka lat tak naprawdę. Bo musieliśmy uporządkować swoje sprawy zawodowe, rodzinne. No ja odeszłam z pracy zawodowej, żeby podjąć się opieki nad dziećmi. Zaczęło się podobnie, jak my tutaj dzisiaj w studiu jesteśmy. Czyli zobaczyliśmy program telewizyjny, taki ogólnopolski, gdzie zachęcano do stworzenia dla dzieci domów. I tak gdzieś nam zakiełkował ten pomysł. Że może kiedyś. Najpierw mąż chciał dziecko adoptować. Macie Państwo swoje dzieci? Mamy właśnie 2 córki biologiczne. Mamy i żona właśnie pomijała ten ważny wątek, wszystko zaczęło. Że w związku z tym, że mieliśmy już swoje dzieci, to ja zaproponowałam, może pomożemy inaczej dzieciom. Jest dużo dzieci, które potrzebują domu, miłości, opieki, troski. A my chcieliśmy dać ten nadmiar, który my mieliśmy. I tak się zaczęła myśl. O tym zajęciu. Nie chcę mówić pracy, bo ja nie traktowałam tego nigdy jako praca. Misja to też tak brzmi bardzo górnolotnie. No po prostu opiekę. Ale Państwo pełniliście jakby funkcję takiego pogotowia rodzinnego, czyli właściwie nigdy nie wiedzieliście, kiedy trafi do Was jakieś dziecko. Często się to działo chyba na ostatnią chwilę i od razu trzeba było je otoczyć opieką. Trafiały do Was różne dzieci. Czy były jakieś takie dzieci, z którymi związaliście się najbardziej, że ciężko Wam wręcz było się rozstać? Bo przyznam szczerze, że to jest chyba najtrudniejsze, bo żeby rozstać się z tymi dziećmi, żeby puścić je dalej w świat. My chyba z wszystkimi dziećmi się zżyliśmy, a szczególnie z tymi, które były tak dłużej niż pół roku. Bo to jest taki okres, kiedy ciężko mówić o docieraniu z niemowlaczkiem, tak? Ale już takie starsze dziecko, wiadomo, my musimy się poznać. To dziecko zostało wyrwane ze swojego domu rodzinnego czy z domu dziecka. Te 4 miesiące, pół roku to jest taki okres, gdzie się wszystko zaczyna układać i później się tak więzi zacieśniają, że już naprawdę jest ciężko. No ale widzę, że pamiętacie Państwo wszystkie imiona dzieci. Tutaj mamy bardzo dużą rozpiętość w sumie też wiekową. I z niektórymi dziećmi naprawdę można było się emocjonalnie związać. Jaka to jest lista? Co tutaj jest? Co możemy wyróżnić? To są wszystkie nasze dzieci. Imiona dzieci, które u nas były. W nawiasie jest wiek, w którym od nas odeszły, czyli przeszły albo do rodziny adopcyjnej na czerwono, czyli najwięcej mamy tych dzieci adopcyjnych. Ja mówię mamy, ponieważ my utrzymujemy dalej kontakt z tymi rodzinami, wspieramy tych rodziców adopcyjnych, dzwonimy do siebie, otrzymujemy informacje zwrotne, czyli zdjęcia, maile, zdjęcia z pobytów wakacyjnych, z wyjazdów rodzinnych, no to jest najwspanialsze, co może być. I często, tak do roku czasu nieraz, jak starsze dziecko jest, to jest jedyna forma kontaktu naszego, ponieważ nie możemy się przez jakiś czas kontaktować z dziećmi, a przynajmniej taką przyjęliśmy praktykę, że przez jakiś czas dajemy tym rodzicom się zżyć na nowo z dziećmi i dopiero później możemy się odwiedzać. Także nieraz te filmiki czy zdjęcia to dla nas też takie ukojenie trochę tego rozstania jest. No tak, bo to rozstanie przeżywacie i Państwo, i te dzieci. Tak. Bardzo. No jak widać, jest tylko 5 dzieci wróciła do rodziców biologicznych, prawda? Także... No, rozstanie jest ciężkie, natomiast tu jest kolejny element, który Pani przyniosła, żeby pokazać. To jest dowód najlepszy na to, że te dzieci o Was bardzo pamiętają. Tak, to jest szczególny prezent. Leży w pokoju, w naszej sypialni, w miejscu widocznym dla nas i ważnym.
No tak jak wspomniałam, odwiedzamy nasze dzieci. One odwiedzają też nas i podczas takiego pobytu, no przed pandemią jeszcze, dziewczynka odeszła z naszej rodziny w wieku 7 lat. Obecnie no jest właśnie zdaje egzaminy dzisiaj ósmoklasisty, także jest już nastolatką. I 2 lata temu, kiedy odwiedziliśmy ją w miejscu zamieszkania, przygotowała dla nas prezent. Własnoręcznie właśnie wymalowała taki obrazek, bardzo się starała. Ma zdolności artystyczne. Tak, i było to dla nas bardzo miłe, bo to jeszcze dostaliśmy prezent, to jeszcze na pożegnanie, no mama adopcyjna mówi, jak ona na was czekała. Ona się 3 razy przebierała, żeby też ładnie wyglądać. I ta wizyta była taka ważna dla niej. Chodzi bo do szkoły tu jest muzycznej. Cały świat, państwo dali jej cały świat. Tam pod spodem jest troszeczkę spłaszczona, tak. Ale chyba ziemia. Myślę, a była u nas tylko rok. Także jakże ważne, znaczy my czujemy, że mamy taką, ja mam, mąż pewnie też, ma tak, mamy takie przekonanie, że rzeczywiście myśmy byli ważni dla tych dzieci. I mamy taką w postaci choćby takiej pracy dowód na to, ale też rodzice adopcyjni młodszych dzieci no, przekazują nam te informacje zwrotne, że oni się tak cieszą, że dziecko było u nas, że tyle żeśmy im przekazali wiadomości, że tak poprowadziliśmy, jak ten trudny właśnie to, co pani powiedziała, okres przejściowy, jak przetrwać, bo to jest bardzo ciężkie przygotować dziecko. Ile dzieci jednorazowo mogliście Państwo mieć jakby w tym samym czasie? Znaczy to regulują przepisy i zgodnie z umową, z przepisami powinno być do 3 dzieci. Raz mieliśmy 4, ale naprawdę 4 dzieci malutkich po, no tak mówimy, po traumach, głębokich traumach, bo każde pozostawienie dziecka przez matkę, ojca to już jest trauma. A nie mówiąc jeszcze o innych doświadczeniach przykrych, które te dzieci miały, różne zaniedbania, głodzenie, bicie, straszenie, zostawianie samych w domu, zamykanie w ciemnych pomieszczeniach. No, historie tak, bardzo tragiczne. Nie jest to łatwe i chyba nawet uważamy, że 3 to już jest wyzwanie takich dzieci, gdzie każde jest wyrwane z innego środowiska, od innej rodziny i połączenie naraz, to naprawdę wymaga cierpliwości. I nam też niekiedy brakowało. Czyli mówicie Państwo często o przypadkach takiego życia, które nam się wydaje wręcz niemożliwe. Ale ja wierzę głęboko w to i myślę, że Państwo też, że jest dużo ludzi jednak, którzy mają dobre serca, tylko być może nie wiedzą, jak do tego tematu podejść. Co byście powiedzieli takim ludziom, którzy gdzieś może myślą o tym, żeby pomagać biednym dzieciom, które potrzebują opieki, ale się czegoś boją? Co byście powiedzieli takim ludziom? Czy jest się czego bać, czy jednak ta satysfakcja, radość z tej pomocy jest dużo silniejsza i większa? No myślę, że trzeba być świadomym trudu, czyli te lęki są uzasadnione. Myśmy się też bali, bo jest to naturalne, no nie wiemy, z czym się zmierzymy. Wybraliśmy chyba najtrudniejszą formę rodzicielstwa zastępczego, bo chcę powiedzieć, że są inne też, że nie trzeba mieć takich maluszków po traumach non stop, prawda, no taką rotację dużą, gdzie to jest właśnie i trudne. Można mieć dzieci na dłuższy okres. Na stałe, na stałe można być rodziną zastępczą zawodową, taką długoterminową. Także to różne są formy możliwości pomocy dzieciom. Można mieć jedno dziecko, można mieć 6 dzieci, także tu już odsyłamy do instytucji, które zajmują się. My zaczynaliśmy z wysokiego C, ponieważ nie przechodziliśmy jakby formy pośredniej żadnej, czyli nie byliśmy niezawodową rodziną, od razu zostaliśmy zawodową. Na szczęście mieliśmy na początku jedno dziecko przez kilka miesięcy i to nam dało się tak wdrożyć w to. A później to już przeważnie była 2, 3 non-stop. Jedno odchodzi, drugie przychodzi. No i to jest z drugiej strony jest łatwiej, bo pustkę zajmuje kolejne dziecko. Tego, ale te rozstania trudno mi je sobie wyobrazić. Natomiast co jest najważniejsze przy opiece nad takimi dziećmi? Czy cierpliwość, czy jednak ta wrażliwość, czy właśnie poświęcenie uwagi, czy to wszystko tak naprawdę razem? Tak naprawdę wszystko. Wszystko. Ale najważniejszy to jest chyba ten czas poświęcany dziecku. A to jest, tym jest najtrudniej, prawda? Bo u nas dzieci zyskiwały, bo żona była cały czas w domu, natomiast ja... Czytała im pani bajki. Tak, i powiem szczerze, były to bardzo miłe chwile. Pamiętamy sytuację, kiedy dziewczynka, na przykład jak powiedziałam, że no dzisiaj byłaś niegrzeczna, coś tam przeskrobałaś, nie będziemy czytać bajki. To była największa kara dla niej. Ciocia, nie, proszę, nie będziemy czytać.
Bajki są bardzo ważne, ponieważ no, wtedy dziecko ma bezpośredni kontakt. Tak? One mnie tak obsiadywały, jedno, drugie w nogach. No, każdy musiał mieć bliski kontakt. Tak? I to był taki czas dla nas. Zawsze przed spaniem właśnie było czytanie bajki. I to nie z płyty, tylko po prostu czytanie. No i przede wszystkim książki. Nie pokazywaliśmy dzieciom telefonu, telewizji, laptopa, tabletu. Mogły, no bo wiadomo, że człowiek gdzieś tam obsługuje, tak dziecko mogło zobaczyć, natomiast nigdy do ręki tego nie dostawało. Ale fajnie było obserwować, jak się na początku próbuje takiemu dziecku bajkę czytać, no to wiadomo, jak jest młodsze, to depcze po niej, ale mieliśmy takie już 2-3-letnie dzieci, co rzucały tylko tymi bajkami, to w ogóle no, nie do przyjęcia, bo nieraz człowiek zaczynał, zwrotki jednej nie potrafił przeczytać, bo już było co innego. Po miesiącu, dwóch się zaczynała uwaga, a później to już bez bajki po prostu zasypiać nie chcieli. Także te efekty przejście. Pracy po prostu tak namacalne są, takiej opieki nad dzieckiem i to daje takiej siły, jak już mówię nieraz, nie, już mam dość, po co mi to było, trzeba było pracować 8 godzin, zamknąć biuro i mieć spokój. Tak? To przyszedł taki moment, kiedy dziecko się przytuliło, powiedziało, tota, ja cię kocham, bo tota najczęściej, bo ciocia było trudniej. No i wtedy no to już to wszystkie, całe zmęczenie uciekało i po prostu liczyło się tylko ten uśmiech dziecka. To proszę pomyśleć przez chwilkę, bo ja wiem, że takich wzruszających momentów było na pewno bardzo dużo, ale na przykład może Państwo opowiecie jakąś sytuację, która najbardziej Wam utkwiła w głowie, najbardziej Was wzruszyła czy poruszyła z którymś z dzieci, no bo to już 11 lat Państwo opiekowali się dziećmi i na pewno takich historii było dużo. Ale co najbardziej Was ujęło? Może gdzieś macie w pamięci taką historię? Mówię, tych historii było trochę, ale może ja wspomnę, co mnie tak bardzo wewnętrznie poruszyło, ale też może daje taki obraz właśnie tej naszej ważnej roli. Opowiem tutaj historię, która się wydarzyła ponad 2 lata temu. Był u nas Kubuś, wówczas miał 3 latka i do innego dziecka, które również u nas było niespełna roczne, przyjeżdżali rodzice adopcyjni na kontakt. I no, Kubusiowi już mówili, że to przyjeżdża mama i tato, ale do chłopczyka młodszego. I pamiętam w pewnym momencie Kubuś wpadł w taki szał, ale to taką histerię płacz. Tota, ja chcę mamę! I tak płakał, ale zanosił się. Ja nie umiałam go uspokoić. Po prostu w histerię. Pierwszy raz widziałam jak od dłuższego czasu, jak Kubuś tak w takie bardzo duże emocje wpadł. I wiecie Państwo, no, człowiek nie wie, to jest nowa sytuacja, jak zareagować. I burza mózgu w głowie, tak? Co ja mam mu powiedzieć? 3-latek. Tu sprawa w sądzie już ponad rok jest u nas. Czy będzie uregulowana, czy nie? Mama jest w więzieniu, wyrok zapowiada się długi. Co sąd zrobi? No jak ja mam go uspokoić? Pamiętam, instynktownie bardzo mocno go chwyciłam. I ja mówię, Kubuś, znajdziemy ci mamę i tatę. Będziesz miał mamę i tatę, już niedługo, tak samo jak Bartuś, będziesz miał. I on się uspokoił, ale go tak bardzo mocno przycisnęła, uspokoił się. Oczywiście to dziecko nie pamięta, że kiedy tak nastąpi ta chwila. I proszę Państwa, za 5 roku udało się uregulować sytuację prawną Kubusia. I Kubuś poznał rodziców, pamiętam, był to maj. I nastąpił się na naszych oczach ten proces adopcyjny, tak? Czyli, bo to odbywa się u nas w domu. Rodzice przyjeżdżają najpierw, żeby nawiązać więzi, poznać. I zawsze są to takie emocjonujące chwile, ale z drugiej strony no, my jesteśmy uczestnikami tworzenia się nowej rodziny. I temu dziecku, które 5 roku wcześniej wpadło w szał i błagało, ciocia daj mi mamę, ja mu tą mamę mogłam dać. I ten moment nastąpił na ogródku u nas też, jak Kubuś mamie zasnął na rękach. Tak, to było piękne. Po zabawie. Czyli najpiękniejszy dar, jaki można dać. Miłość, czułość, troska i rodzina. Proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, bo Państwo w tej chwili musieli przerwać opiekę nad dziećmi. Czy wrócicie do tego zajęcia? Czy takie macie plany? Czy na chwilę obecną już nie? Ciężko powiedzieć, ponieważ życie nam 2 lata temu przygotowało trochę inny scenariusz. Kiedy nie myśleliśmy w ogóle o kończeniu z rodzicielstwem zastępczym. No niestety wszystko musieliśmy zweryfikować. Także nie zamykamy jeszcze tej drogi, natomiast nie wiemy, jak się sprawy potoczą. Jak ja to mówię, jestem uzależniona od dzieci, także prawdopodobnie, chociaż jedno może, za jakiś czas
jak nam się sytuacja rodzinna uspokoi. Kołyska stoi w sypialni. Życzymy Państwu dużo sił, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie za wizytę u nas w studio. No i drodzy Państwo, wszystkiego dobrego dla tych, którzy mają dobre serca i którzy jednak może chcieliby się zdecydować pomagać innym, bo to jest bezcenne, a jak powiedział Franciszek z Asyżu, to co mamy, tego nie weźmiemy ze sobą, ale to co daliśmy, weźmiemy ze sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I zachęcamy dla chętnych naprawdę. Warto spróbować.